I jeszcze jedno, panienki. Witajcie w Bractwie Stali. Odmaszerować. Hej, witajcie serdecznie na kanale God's Minion. Kontynuujemy naszą przygodę w Falloutie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziś 38 odcinek i pokażę wam, jak tak naprawdę powinienem od początku tą lokację przechodzić, to miejsce. Jest tutaj pełno min. Więc dobrze jest, no nie rzucać w siebie granatami, ale dobrze jest w taki sposób, już wam pokazuję, pozbyć się tych min tutaj. No zobaczcie, co. W taki sposób. Trochę amunicji pójdzie, ale będzie bezpieczniej. Przeładuj. Dobra. O, zobaczcie. Ładnie poszło. Teraz się wycofamy. I niech zszywacz go uleczy. Dobra, wracamy do trybu walki drużynowej i lecimy z tematem. Mimo wszystko trochę się obawiam. Zszywacz jest trochę tutaj zbędny, no bo... Trzymajcie kciuki, żeby tutaj po drodze nikt się nie wysadził, no bo nie mam pewności, czy wszystkie miny zostały, w sensie, czy wszystkich min się pozbyliśmy, czy wszystkie miny są tutaj dezaktywowane, a raczej wysadzone. Dobra, słuchajcie, zapiszemy i lecimy odważnie. Dobra, mamy to. Luneta, ty się trochę przesuń. Wal do gościa. Oj, trzeba być naprawdę ślepym, żeby z takiej odległości nie trafić. Będąc jeszcze snajperem, który wyposażony jest w karabin lunetą. Dobrze. Zobaczmy, co tu jest. Jakie za daleko. Już nie, prędzej niech on tutaj to podniesie. I no. Dobra, na sprzedaż. Ulecz nam dziewczynę. A, przeciążony jest. Czekajcie. Szybko. Dobra, jej dam. Ulecz ją. Dobra, całkowicie wyleczona. Mamy jeszcze jakieś miejsce? Tutaj nie bardzo. Ona jeszcze może coś podnieść. No to dawaj, zobaczymy, co on miał. Amunicja, dobra, przyda się. Podnosimy. Oj, przeciążona. Przeciążona, dobrze, to miny może... Dobra, pal licho te miny. Jeszcze jest przeciążona. Dobra, wyrzuć ten karabin. Tu do góry można wejść? Chyba nie, dobra. Nie! Czemu tak wbiegłeś, chłopaku? Czemu tak wbiegłeś? Ojeju, niedobrze, wczytujemy. Dobra, wszyscy.
Ty, ale chłopie. Przypał. Wtedy poszło lepiej. No, wtedy poszło lepiej. O nie, no zobaczcie, ale lipa. Nie strzeli. Dobra, pewnie nam tu kogoś zabije. A nie, dobra, leczenie było. Leczenie było, już nie będzie strzelał. Nie wiem, ta snajperka jakaś, kurczę, nie wydaje mi się dobra. No co robisz? Dobra, rozwal go. Dobra. Twarki. No leczysz nam tego kolegę, czy nie leczysz nam tego kolegi? Zobacz, jakiś tutaj switch. No, skończyła się apteczka, ona mra. Może weźmy to. Tutaj. Wygląda lepiej. Tak nie bardzo. Wiecie co? Wiem co zrobię. Tylko nie wiem czy to jest takie rozsądne, ale spróbuję. Nie o to mi chodziło, ale dobra. Koniec. O to mi chodziło. Dobra. Pewnie to wszystko zniszczę. Albo sam się wysadzę. Wiecie co? Najpierw zapiszemy. Muszę wyrobić sobie ten nawyk. Końcówka gry, ja mówię, muszę sobie wyrobić nawyk. Czekaj. Walki. Auć. Nie ma odwrotu, żadnych jeńców. Przejdź tu. Koniec walki. Jestem ciekawy, czy oni tutaj by przyszli, nie? Jakbyśmy tak tutaj trochę poczekali. Nie dobra, trochę szkoda mi tej. Chowamy się. Walki. Uj, niedobrze, oj, niedobrze, uj, niedobrze. Uj, uj. Oink, oink. Ty, stój, 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 co ty robisz? Nie, Brian skończył turę w takim niezbyt fajnym miejscu. Auć. W ogóle z czego on strzela? Podoba mi się ta broń. Znaczy dźwięk ma fajny. Gdy się okaże, że to jakieś gnioty, jakieś tam, wiecie, coś słabego, nie? Strzywacz, dawaj. Czemu on go nie leczy? To chyba tak nie działa. Trzywacz weź. Tutaj te teczki tak inne, polowe. No, dzięki, że mnie opatrzyłeś. U, to nie musisz amunicję tutaj dać.
A daj mu całość. Przeciążenie. Dobra, spróbujemy z tej bazuki jeszcze raz. Przeładował. Dobra. Zszywacz, weź stąd odejdź. Też stąd odejdź. Strzelamy teraz tym. Zobaczymy. Uciekaj, chłopie. Nie ma zabawy, widzę. Tu nie ma jaj. Strzywacz, masz kolejną osobę do leczenia. Nie? Chowamy. Wiecie co, ja wyłączę ten tryb, bo na razie on jest mi tutaj niepotrzebny. O, powalenie pięknie. Przywacz, co ty, Jacksa nie uleczyłeś? Aha, dobra. Dobra, dobra. Nie ma tak. Tutaj chodzi o to, że za bardzo opatrunkowy jest teraz. W sensie za dużo opatrunków jest na nim nałożone. Tak. Dobra, 5. Damy mu 5. Świetnie, luneta, świetnie, brawo. Połóż się, będziesz miała może... Nie będziesz miała, dobra, to wstań. Dobra, może się połóż. Prawa ręka. Oj, dobra. Fajnie, został zraniony. O kurde, wycofaj się. Dobra, 0% to tak przypał. Ryan, chodź tutaj. Weź go w końcu z tej bazuki, rozwal. Nie, 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 nie! Kurde, zmień broń. Ale chyba się udało przeżyć. Nadal jest przeciążona. Luneta? Luneta może to podnieść. Jejku, jak on by wypalił tutaj z bazuki, to wiecie, co tu by było, nie? O, za dużo. Trzeba połatać ekipę. Nie wiem, co ten przełącznik robi. Też przeciążony, dobra. Już to.
No to weź wstań. O kurde. O, zginął nam gościu. Kurczaki, no. Nie chciałem ich tak posłać do przodu. Zabiję cię powoli. Wiecie co? Chcę się w to bawić. Wyjdziemy nimi. Jazda. No dobra, to nie jest dobre, no, dobra taktyka. Oj. Już mieliśmy to z głowy, nie? Wal tu. Dobra, jest rozwalony. Teraz możemy spróbować scenariuszem jak wtedy. Nie, dobra, nie możemy. Żeby on tylko trafił. Dobra, jest. O kurde, powalenie. Dobra, a wbiegnij tu. Dobra, zabił go, kurczę, no. Wiecie, chcę trochę przyspieszyć, a wychodzi, wiecie, jak to wychodzi, nie? Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, dużo błędów wtedy się popełnia. Nie podoba mi się w ogóle ten strzał przez ścianę. O kurde, dobra, kurczę, no. Dobra. No teraz nie wyszło. A. No przeżył. Dobra, o, świetnie, wyszło. Tym razem wyszło. Nawet lepiej, mniej tego straciliśmy. Co jest, ona jest przeciążona? Co ona tak łazi? Nie umiesz bigać? No. No dobra, się uleczymy. Trzeba, że daj mu ten. Chyba. Elegancko. Dobra, pięknie. A tutaj też był jakiś typek. Czy ty możesz coś ponieść? No nie bardzo. Ale nasza lunetka może. Idź tutaj do niego, on ci da w prezencie pancerz wspomagany. Pancerz paladyna. O, zobaczcie, widzimy typa. Wojownika jakiegoś. Dobra, spróbujemy to przełączyć. Albo czekajcie, zapiszę. Dobra, przełączmy to, zobaczymy co się wydarzy. A, światło zgasło. Zapal to. Cholera, gasić światło. Dobra, na styk, ona już nic nie uniesie. Patrzcie, ale piękny strzał, ale zabił cywila. Nie, wczytujemy. Pa, 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 niedobrze. No już ma pełen ten?
No nie to. Jeszcze nie, dobra, to idź tu. Weź to i weź to. Dobra, teraz mam ten. Auć. Dobra, on miał tego stajera, ale nie podniósł go. Nie za bardzo mnie strzelać. Dobra, luneta. Musisz wyjść. Biegiem. Jax. Weź podnieś tego tu. Broń. Spróbuj tutaj też pojedynczymi. Na razie niech on tutaj stanie. A zobaczcie, ten cywil i tak nie żyje. On nie żył wcześniej? Czekajcie. Jak on nie żył wcześniej, to ja robię tak jak wtedy. Podejdziemy tu, zobaczymy, czy on nie żył wcześniej. Ale ładnie wyszło. Tak, on nie żył wcześniej. Amunicja fajnie, dobra, idźmy tu. Zastanawiam się, czy jak zgasiłbym światło, to czy mógłbym ich uratować. No trochę jakby... Nie wiem, dobra, wchodzimy. Oj. Dawaj tu. To wcale nie tak, że nie jestem wam wdzięczny za ratunek przed władcami zwierząt. To wcale nie tak. Dostrzegłem okazję i z niej skorzystałem. Nie zamierzam przez całe życie być biednym, pieprzonym wieśniakiem. Wy w bractwie macie wszystko podane na srebrnej tacy. Przychodzicie i zabieracie ciężko harującym ludziom ich dorobek. Jeśli się zastanowicie, to dojdziecie do wniosku, że jestem w bractwie tak samo jak wy. Pokażcie, na co was stać! No, dalej! Ol, kurczę, zaszalał. No, dalej! Dobra, no to dalej. Chowaj się. Mam nadzieję, że zdobędziemy tą broń, bo podoba mi się ten laser. Pałć. Dobra, może nasz Brian postrzela trochę z bazuki. Ale nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy tam ktoś, jakiś cywil nie jest. Raczej nie. Jest, dobra, dwóch zdjętych. Luneta, dawaj tu. Na kucka. Będziemy takie robić. A kuku. Kucamy. A kuku. Trzywacz, wiesz co? Połóż się. Na ziemię. Wycofajmy ją. Wycofajmy ją! Dobra. Teraz strzywaczu ulecz ją. Daj tu. Dobra. Jest. Dobra, mamy to. Jeszcze tylko tego. Po problemie. Wróć zgubione wyposażenie logistykowi. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Czyby już po misji? A, to jest ta snajperka. Ile to waży? No dobra, może to podnieść. Ten? Co on tutaj miał?
No, pancerz. Dobra, musimy znaleźć kogoś, kto to udźwignie. Po on. Dawaj tu, po pancerz. I zobaczcie, dużo lepiej wyszło. Jax nam żyje. Rozsądniej, jakby rozsądniej poprowadziliśmy teraz drużynę. Zadanie wykonane. Możesz wrócić na pozycję wyjściową. Fajnie. Tylko, że to jest dla mnie za ciężkie. Możemy to... Czy poradzisz jeszcze? Poradzisz coś tam jeszcze. Przeciążony. Dobra. Rzuć sobie to jakieś. Lecimy. Teraz tylko, żeby wiecie, żeby nic po drodze nas nie zaskoczyło. A tu nasza postać została, zobaczcie. Dobra. Świetnie, mamy to. Teraz tak, się zapisujemy. Dobra, tu. Cię nie powinno stać z save'em, trochę nierozsądnie zapisuję, no ale co tam. Nie by było, jakby tu można było drzwi otworzyć. Takie, a kuku, siema, kto tutaj jest? Aucia, aucia. Czyli jednak nie wszystkie miny tutaj. Wszystkich min się pozbyliśmy. W ogóle ten koleś, pamiętacie tego kolesia, co kazał jakąś tą grubą taką zabić? Ja nawet nie wiem, gdzie ta gruba jest. O, Brian, co ty żeś odwalił? Dobra, wracamy na pozycje wyjściowe. Chodź tu. Dobiegnie? Nie, tam za głupi jest. Dawaj, dawaj, ziomuś. Dawaj, dawaj. Schodzimy na dół. Elegancko. Dobra, tu już nas żadna niespodzianka nie czeka. Może jeszcze te drzwi otworzymy. Cywil, ale pewnie z nim pogadać nie możemy. Dupie z nim. Idziemy dalej. Tu. Cywil. Też cywil. Sami ludzie bez tożsamości tutaj są. Zejdźmy tu. A czekajcie, tam jest jakaś typiana. Pogadajmy z nią. A. Nakupić od niej. Co? Mało. Dobra, damy jej wszystko. Co? O kurde, nie, dobra. Że tutaj damy. Nie no, za dużo. Dobra. O, tego się możemy pozbyć.
Dobra. Nie hazard, tylko dawaj. No, wygrała z nami. No dobra, damy jeden. O, idealnie. Dobra, gotowe. Nie gram z nią. A nie można z nią pogadać? Dobra. Gdzie jest Tony? O kurde. Chodź tutaj, młotku. Tu na dół się schodzi. Ojejku. No. Myślałem, że coś tutaj się po drodze wydarzy jeszcze. Ale nie jestem pewien, czy coś tu się wydarzy właśnie. Idziesz tutaj? Zejdź na dół tu. Dobra, a ten zajarzył, że tak z takiego daleka, że ma przybiec, nie? Zobaczcie, w ogóle jakaś taka niekonsekwencja. Czyżby super mutant był mądrzejszy od Briana? Chyba na to wygląda, słuchajcie. Znajdź i zneutralizuj żołnierzy. No dobra, zrobiliśmy to. Basen. Możecie tak się wszyscy trzymać w kupie? Kupię. Dobra, schodzimy na dół. Całą kupą. Jest jakiś... O! Kościół! Ojciec Donald. Dobra. Pogadajmy jeszcze z tym gościem, zobaczymy co on nam powie. Ja nie wiem, kogo on tutaj kazał się pozbyć, nie? Ja nie wiem, gdzie ta osoba jest. Czekajcie, może na mapie będzie. Ratusz i generatory. Obszar mieszkalny. Bar i kasyno. A tu chodzi o poziomy różne. Znaczy wiecie co, ja wam powiem tak szczerze, że ja i tak nie chciałem robić tej misji, nie? Bo mi się nie podoba, dla mnie to jest jakiś typ szemrany spod ciemnej gwiazdy. Dobra, wychodzimy. Czekajcie, można z nimi pogadać? Powaliśmy wtedy, nie? Pogadać. Pewnie jakbyśmy mieli gula w drużynie, to by pogadali. Cywil. Cywil jak cywil, nie? Dobra. Więc kończymy misję, zobaczymy... Ale czekajcie, tu jest jakiś gościu. Dobra robota. Zaniosę to na miejsce i pozbieram ciała złodziei. Może... Ej, kurczę, nie chciałem. Nie chciałem z nim nie chciałem tak zrobić. O kurde, nie, dobra. Dobra. Słuchajcie, damy mu coś tam. Iście. Nóż. O, słabo. Kałach. Dobra. Niech nas lubi bardziej.
Dobra, wchodzimy tu. Spocznij, żołnierzu. Pancerze wróciły, a tamci złodzieje nic już nie ukradną. Dobra robota. Ciała tych szubrawców wystawimy ukrzyżowane na obrzeża Quincy, razem ze strażnikami, którzy mieli wtedy wartę. Nasi inkwizytorzy zatrzymali przyjaciół i krewnych przestępców. Zostaną umieszczeni w obozach dla internowanych. Sprawdzimy, czy ktoś z nich wie o słabych ogniwach w naszym systemie bezpieczeństwa. Potem zostaną przeniesieni do obozów pracy, żeby nikt nie rozpuszczał plotek. Najwyższy czas, żeby ludzie ponosili pełną odpowiedzialność za swoje działania. Odmaszerować. O kurde, się zrobił faszystowsko trochę. Dobra, kochani. To by było na tyle w tym odcinku. Był z wami Godzmienion. Trzymajcie się. Hej, hej.